Witam serdecznie podczas kolejnego studium listu do Efezjan. Tytuł dzisiejszego studium to List do Efezjan w sercu, a witam ze studia w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. I razem ze mną dzisiaj to studium będzie prowadził Radek, Zenek, Michał, no i ja, który mam na imię Andrzej. Każde studium Pisma Świętego rozpoczynamy od modlitwy. Chcemy prosić Ducha Świętego o to, żeby napełnił nas, żebyśmy zrozumieli to, co Pan kiedyś przez Ducha Świętego zapisał. Będziemy modlić się razem z Radkiem. Drogi Panie, dziękujemy Ci za tę możliwość, że teraz będziemy mogli dyskutować o Twoim Słowie, o bardzo ważnych sprawach. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dałeś nam Biblię, z której możemy się uczyć, że dałeś nam list do Efezjan, który przez cały kwartał mogliśmy studiować. Dziękujemy Ci za to, Panie, i dziękujemy Ci za wszystkich, którzy nas słuchają. Proszę, Ty daj Ducha Świętego nam, daj Ducha Świętego im, by to studium, to wszystko, o czym rozmawiamy, to, co będziemy czytać, mogło wywierać na nas wielki, mocny wpływ, który będzie nas przemieniał. O to prosimy w drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Koledzy, na początek cieszę się, że mogę z wami się dzisiaj spotkać. Wzajemnie. Kończymy studium tego kwartału, kończymy studium listu do Efezjan, chociaż na pewno jego prawdy pozostaną z nami jeszcze bardzo długo. Zastanawiałem się, skąd u autorów studium tego tygodnia wziął się ten tytuł. List do Efezjan w sercu. Macie jakieś sugestie? Mam. Zanku, jaką? Są takie dwa magazyny w naszym wnętrzu. Jeden to jest głowa, a drugi to jest serce. A one różnią się tym, że można mieć coś w głowie, ale nie będzie to miało zastosowania w życiu. Natomiast to, co jest w sercu, to ma dopiero zastosowanie w życiu. Przywołam słowa Pana Jezusa, co w sercu, to i na języku. Z obfitości serca mówią usta. Dziękuję Ci bardzo. Zostawmy więc już tytuł. To dzisiejsze studium, takie podsumowujące cały kwartał, będzie właściwie przeglądem najważniejszych myśli każdego z sześciu rozdziałów tego listu. Pewnie każdy z Was ma jakieś zaznaczone w szczególny sposób teksty, a jeśli nie, to przynajmniej zapamiętaliście je. Co z pierwszego rozdziału, gdzie jest mowa o Bożym planie zbawienia, gdzie jest mowa o też pewnej modlitwie apostoła Pawła, przynajmniej wśród tytułami, na nich się skupiając, idąc. Co do was przemawia szczególnie? Na pewno to, co wspomniałeś, Andrzeju, ten dzisiejszy materiał, to nie jest analiza poszczególnych rozdziałów, bo to robiliśmy przez minione 13 odcinków szczegółowo. I bardzo cenna jest właśnie ten przegląd dzisiejszy, ale myślę, że to, co właśnie Andrzeju wspomniałeś, każdy z nas w Biblii ma zaznaczone takie perełki i wcale nie znaczy, że to, co jest zaznaczone w mojej Biblii, musi być zaznaczone w twojej Biblii. No to dajesz, zobaczę, co zaznaczyłeś w swojej. W mojej Biblii w tym pierwszym rozdziale zaznaczyłem, mam rzeczywiście tutaj to podkreślenie tej modlitwy. Dla mnie ona jest taką kluczową, taką wstępną, wstawienniczą modlitwą, aby Bóg oświecił oczy serca waszego. Prawda? Nie głowy, ale serca. 18 werset, tak? Tak.
To jest ta istota właśnie, że jeżeli mówimy o świetle, to żebyśmy szli w światłości, prawda? Całe Pismo Święte mówi. I tu jest ta modlitwa o to oświecenie oczu serca, okay, abyśmy wiedzieli, do czego powołani się czujemy. Ja się zgadzam, pięknie, ale jakby poszedłeś tak już troszeczkę dalej, natomiast w pierwszych 14 wersetach, czy jest coś, co was zwróciło waszą uwagę? W dzisiejszej Biblii Gdańskiej w pierwszym rozdziale, w 7-8 wierszu czytamy, którym mamy odkupienie przez jego krew, odpuszczenie grzechu według bogactwa jego łaski, której nam hojnie udzielił we wszelkiej mądrości i roztropności. Podoba mi się to stwierdzenie we wszelkiej mądrości i roztropności, ponieważ kieruje nas to wyrażenie do zagadnienia, które też będziemy dziś nieco dotykać, mianowicie tego, jak żyć, prawda, z Bogiem razem, kiedy jesteśmy już odrodzeni, w jaki sposób roztropnie żyć i mądrze na co dzień, że to jest powiedziane, że również Bóg to daje. A mnie w tym fragmencie, który zacytowałeś, w przekładzie z kolei Biblii Ekumenicznej, 7 werset, interesuje bardzo owo uwolnienie od grzechów. Czytamy, w nim mamy odkupienie w Chrystusie przez jego krew, uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu jego łaski. Myślę, że kwestia łaski Bożej jest czymś, co dominuje w całym tym liście. W drugim rozdziale będzie chyba najmocniej z całego Pisma Świętego to wyrażone. Ale ten fragment pokazuje też ponadczasowość tego listu do Efezjan i uniwersalność, że to nie tylko do Efezjan, bo czy tylko Efezjanie grzeszyli? Czy tak naprawdę my się nie borykamy wszyscy z grzechem? Nie wszyscy to tak nazywamy. Powiedziałbym, ludzie kościelni, chrześcijanie nazywają pewne zachowania grzechem, nie wahają się tego tak nazwać. Ludzie niechrześcijanie, niekościelni, no, nazywają to różnymi upadkami, problemami, wadami, czegoś, z czego chcieliby się pozbyć. 31 grudnia sobie zawsze przyrzekają, że od 1 stycznia już pewnych rzeczy robić nie będą. I tu jest odpowiedź na to, że żadne magiczne daty nie uwalniają nas od grzechów, jak tylko przez jego krew, przez jego ofiarę możemy być uwolnieni od grzechów. Nie na tydzień, na dwa, ale na może wieczność? Oprócz tego, o czym wspomniałem, dla mnie osobiście taką perełką w pierwszym rozdziale to jest ten fragment modlitwy apostoła o to oświecenie. To w tym pierwszym rozdziale zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Poprzedzę to ostrzeżeniem apostoła Piotra przed czytaniem trudnych listów apostoła Pawła. Jest takie ostrzeżenie. Jest. I dlatego spotykamy się w chrześcijaństwie na podstawie pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. Są wysuwane dwie nauki. Po pierwsze, nauka o przeznaczeniu, czyli o tym, że Bóg już przeznaczył. No tak, bo wybrał nas przed założeniem świata. Dokładnie tak, a więc jakoby tutaj już wybór należał tylko do Boga i Bóg o tym zdecydował. To ta nauka o przeznaczeniu, o predestynacji, jednym z argumentów. No ale nie jest tak? No nie, zdecydowanie nie. To jest wybrał nas przed założeniem świata. Ale wyrwany z kontekstu. O tym jeszcze wyrywam trochę później. Z kontekstu, tak, żeby cię trochę pobudzić bardziej. Na pewno. Ale ja tylko sygnalnie, bo ja myślę, że ci, kiedy przedtem studiowaliśmy, analizowaliśmy te listy, na pewno było to rozważane szerzej. A druga rzecz z tego wersetu, też dosyć popularna wśród niektórych chrześcijan, jest nauka o nieutracalności zbawienia. No tak, no bo skoro wybrał do zbawienia, to znaczy, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Więc, ale podkreślmy, że to nie jest prawda. Więc dlatego właśnie ostrzegamy, że nauka o nieutracalności zbawienia jest nie do obronienia w kontekście nawet listów apostoła Pawła, czy wszelkich innych, apokalipsy o wymazaniu z księgi życia i tak dalej. Dlatego tylko sygnalnie tutaj wspominamy, bo sumujemy całe studium, sygnalnie wspominamy, że wyrywając z kontekstu pewne rzeczy,
można stworzyć pewną naukę, nawet logiczną, ale niekoniecznie prawdziwą. Ja w każdym razie, gdy czytam, że wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed nim w miłości święci i nieskazitelni, dla mnie jest tutaj, to są takie słowa pełne nadziei, które pokazują, że on mnie wybrał nie dlatego, że ja byłem święty i nieskazitelny przed spotkaniem z nim i dlatego mnie takim wybrał i dlatego Ani mnie też wybrał. Nie mówi, że ale, taki musisz się stać. Ale wybrał mnie po to, żebym się takim stał. I znów nie z moich uczynków, o czym nam drugi rozdział pokaże, ale z jego łaski. Ja może tak nawiązanie do tego pozwoliłbym sobie zadać pytanie, kogo Bóg nie wybrał? Bo to myślę, że jest istotna kwestia. Tak podsumowując naukę całego Nowego Testamentu, pokazane jest tam pragnienie Boga, żeby zbawić każdego człowieka. Ewangelia Jana 3,16. Dokładnie. Stary Testament. Bóg, cały świat umiłował. Bóg każdego chce zbawić i wydaje mi się, że ten tekst moglibyśmy odnieść do tego, że Bóg wybiera każdego człowieka, tylko pytanie, czy każdy człowiek to wybranie przyjmuje. Czyli do zbawienia są wybrani wszyscy, żeby byli nieskazitelni, tyle tylko, że nie wszyscy to przyjmują. Stąd ci, którzy to przyjęli, nazwani są wybranymi, bo wzięli i to przyjęli. Prawda? Dobrze, zostawmy już pierwszy rozdział za nami. Drugi rozdział. Pierwszy rozdział możemy zostawić, ale początek drugiego rozdziału, tak jak mówiłeś już, łączy się z tym pierwszym. Przynajmniej odpowiada na zagadnienie predestynacji, ponieważ tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, chociażby 10 wiersz mówi, że jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które przedtem przygotował Bóg, abyśmy w nich chodzili. Cały ten początek tego drugiego rozdziału mówi o zbawieniu z łaski przez wiarę wyłącznie, prawda? Czyli jeżeli dobrze rozumieć predestynację, czyli przeznaczenie wcześniejsze do czegoś, to tutaj mamy przeznaczenie do dobrych uczynków, żebyśmy w nich chodzili, ale też nie z nas to ma się dziać, tylko z łaski przez wiarę, jak za chwilę będziemy te teksty jeszcze czytać. Ale zanim to w naszym życiu się dokona, to z natury jaki jest człowiek? Przechodzimy do drugiego rozdziału. Współczesna psychologia mówi, że właściwie każdy człowiek rodzi się taką białą kartą, że wszyscy są z natury dobrzy, tylko świat ich psuje, prawda, rodziny, środowisko i często tym się usprawiedliwiamy w tym wszystkim. Ale jaka jest prawda Boża w tym przedmiocie? No początek drugiego rozdziału listu do Efezjan pokazuje stan człowieka bez Boga jako naprawdę ciemną rzeczywistość. I wydaje mi się, że tutaj no, mocniejszy obraz ciężko jest dać niż właśnie, tak jak apostoł Paweł przedstawia to, jako śmierć, jako bardzo mocne wydarzenie. I tutaj właściwie dochodzi do takiego paradoksu, bo apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy żyją, ale którzy są umarli. Umarli przez to, że grzeszą, że postępują w sposób niesprawiedliwy. Umarli wskutek występków, grzechów. Trzeci werset mówi, że ulegaliśmy my wszyscy kiedyś pożądaniom naszego ciała, spełniając wolę ciała, umysłu, z natury byliśmy dziećmi gniewu, podobnie jak wszyscy inni. To podobnie jak wszyscy inni kojarzy mi się też z listem apostoła Pawła, ale do Rzymian, gdzie powiedział, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Z natury, jak wszyscy byliśmy dziećmi gniewu. Gniewu jakiegoś rodzaju buntu przeciwko Bogu, zbuntowani ciągle, prawda, niezadowoleni. Taka jest nasza natura. Ale czy taka ma być nasza natura? Nie, zdecydowanie nie, odpowiadając na to pytanie. Drugi rozdział zawiera w sobie takie dwukrotnie powtórzone, moim zdaniem, również perełki, kontrastuje, co było i co jest teraz. Potocznie częstokroć używamy słowa ale, nie zdając sobie sprawy z jego funkcji. Popatrzcie, mówimy, chętnie przyjechałbym do ciebie, ale mam ważniejsze rzeczy. To ale kasuje to wszystko, co przed występuje, i pozostaje to, no chciałbym pojechać na urlop, ale nie mam pieniędzy, załóżmy, prawda?
Natomiast gdy sformułujemy pewne zdanie, nie mam pieniędzy, ale chcę jechać na urlop, to będziemy szukać wszystkiego, środków i jakiekolwiek, żeby na ten urlop pojechać. Czyli byliśmy z natury dziećmi gniewu, ale... Ale... I teraz jest to ale, w wersecie czwartym, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, co uczynił? Tą przeszłość skasował. Mnie się bardzo podoba ten zwrot i w 13 wersecie drugi raz. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, ale teraz w Chrystusie. I wiecie, to jest niezmiernie ważne, jak my pewne rzeczy stawiamy z tym przymiotnikiem ale. Bo powiedzmy sobie tak, chciałbym czytać codziennie Pismo Święte, ale mam tyle pracy, że nie mieszczę się. I co to z tymi chęciami jest? No nie, skasowane są. Gdy powiem, ja mam tyle pracy i tyle zajęć, ale chcę codziennie czytać Pismo Święte, będę robił, bo zawsze będę robił to, co formułuję po ale. To, co przed ale, powinno być skasowane. I w tych dwóch kontrastach Paweł tutaj mówi, co było przed ale, co jest teraz. Właśnie przez to ale, pomimo tej grzeszności naszej i tych upadków i tej śmierci przez upadki, a raczej zapowiedzi, że ona nas spotka, jeśli się nic w naszym życiu nie zmieni, tu jest powiedziane, ale my, nas, którzy byliśmy umarli wskutek występów, z Chrystusem przywrócił do życia. Pismo Święte wiele mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ona jest zapowiedzią zmartwychwstania powszechnego wszystkich wierzących, ale też mówi o pewnym zmartwychwstaniu duchowym, które już dzisiaj się odbywa. Mm-hmm. Już dzisiaj może mieć miejsce, gdzie, to jest to nowe życie. Gdzie staremu życiu, stare życie zostanie zastąpione przez nowe. To będzie w czwartym rozdziale. Tak, to do tego jeszcze dojdziemy, a wszystko to dzieje się za sprawą łaski Bożej. Czy o niej chcesz, Michale, powiedzieć? Niekoniecznie o łasce w tej chwili. W tej chwili akurat, ale odnosząc się do twojego pytania, pytałeś o to, jaka jest natura ludzka i tak dalej. W Piśmie Świętym czytamy, że zepsute jest serce, zwodnicze, prawda, upadłe i tak dalej. Księga Jeremiasza. Tak, odnosząc się na sekundę jeszcze do tytułu, dlatego tym bardziej nowego znaczenia nabiera tytuł naszego studium, aby list do Efezjan był w sercu, właśnie w tym upadłym, tym zepsutym, które ma być odtworzone, ma być na nowo narodzone przez łaskę, którym już ten list do Efezjan, jego prawdy i całego Pisma Świętego będą już wyryte. A zwłaszcza takie zdania od 8 wersetu 2 rozdziału czytając, które są moimi ulubionymi w tym liście i jednymi z najbardziej ulubionych w Piśmie Świętym całym. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie z was to pochodzi, lecz jest darem Boga. Nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił. Przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Zbawienie z łaski, nie z uczynków. Nie musimy zarabiać na swoje zbawienie dobrymi uczynkami, choć tych dobrych uczynków Bóg od nas oczekuje, kiedy przyjmiemy od Niego Jego łaskę. Ja pozwolę sobie jeszcze, wracając do tych dwóch scen od 1 wersetu do 10 i później od 11 dalej, gdzie Paweł kontrastuje pewne rzeczy, nie trudno zauważyć, że pierwszy fragment mówi o indywidualnym życiu każdego, który przez upadki był martwy, ale w Chrystusie dostąpił tego zmartwychwskrzeszenia do nowego życia. Mhm. I to ale tam występuje jako ten kontrast. Natomiast w drugiej części od 11 Paweł porusza pojednanie dwóch nacji, bo mówi o poganach, mówi o ludziach, którzy przez wieki byli przez naród Boży wybrany pogardzani. I niedopuszczani wręcz, mimo tego, że już od starożytności zamiarem Boga było, że Ewangelia przez naród izraelski miała dotrzeć do krańców świata. Ona nie była tylko zarezerwowana wyłącznie dla tego jednego narodu. I ten od 11 wersetu ta druga część rozdziału 2 jest przepięknym argumentem na pojednanie w Chrystusie nacji.
tego, co później też w innym liście powie, już nie ma znaczenia nacja, czy Polak, czy Grek, czy Żyd i tak dalej. Więc my dzisiaj też borykamy się z nacjonalizmem, prawda, w mniejszych czy w większych przypadkach, i to nie tylko narodowym, ale nacjonalizmem religijnym również, bo jako ludzie mamy skłonności troszkę do takiego elitaryzmu i poczucia, że jesteśmy lepsi niż inni, bo robimy coś, czego inni nie robią. Dziękuję, chciałeś Tak, tak, i właśnie tak kontynuując tę myśl, apostoł Paweł pokazuje to połączenie tych dwóch narodów poprzez pewien obraz znany ze świątyni jerozolimskiej. Mówi, że Chrystus w swoim ciele połączył jednych i drugich i zburzył dzielący ich mur nieprzyjaźni. Gdybyśmy zainteresowali się trochę właśnie, jak wyglądała świątynia w czasach, gdy Pan Jezus chodził po tej ziemi, zauważylibyśmy, że było tam takie miejsce jak dziedziniec Pogan, który oddzielony był od reszty świątyni takim 1,5-metrowym murem, na którym można było znaleźć tabliczki, że jeśli jakiś poganin przekroczy dalej ten mur, no to sam będzie winny swojej śmierci. Więc widać, w jaki sposób były skonstruowane relacje Żydów z poganami w tamtym czasie. Chrystus to burzy. I ten mur apostoł Paweł odnosi do prawa przykazań w postanowieniach, które uznał za bezużyteczne. Niektórym wydaje się, że chodzi tutaj o prawo moralne, o 10 przykazań. Natomiast jak później zauważymy w liście do Efezjan, apostoł Paweł odnosi się do prawa moralnego jako do czegoś dobrego, z czego mamy czerpać naukę. Więc... Ale my nie musimy się nawet później, to tak. Nawet w tym samym liście, oczywiście, troszkę wcześniej powiedziane jest, ten drugi rozdział od 11 wersetu. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie według ciała, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają siebie obrzezanymi, bo są na ciele ręką ludzką obrzezani, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa wyobcowani. Innymi słowy, Żydzi każdego nieobrzezanego według przepisów prawa mojżeszowego traktowali jako obcego, z którym nie należy mieć kontaktów, rozmów, nawet jadać z nimi. Apostoł Paweł sam przecież... Z czasów Chrystusa... Nawet nie Paweł, Piotr. Mówi, wy wiecie, prawda, jak w domu Korneliusza, że Żydowi nie wolno w ogóle rozmawiać z poganami, wchodzić do ich domu, jadać z nimi. Ale czy rzeczywiście nie było im wolno, czy oni tak źle zrozumieli słowa choćby Starego Testamentu? Czy Abraham nie miał być nazwany ojcem wszystkich narodów? Ja myślę, Andrzej, że nie tylko, że źle zrozumieli, ale odrzucili pewne rzeczy. Ja zacytuję dwa fragmenty proroka Izajasza z 42 rozdziału, werset 5 i 6. Tak powiedział Pan Bóg, który stworzył niebo, rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom wszystkim tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości, ten swój lud, i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. A w 49 rozdziale jest jeszcze dosadniej ta misja określona, 5 i 6 werset. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba, zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą, mówi. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Właśnie, czyli i to jest to, czego Żydzi w tamtych czasach nie rozumieli. Nawet chrześcijanie, którzy pochodzili z Żydów, mieli na początku jeszcze takie opory, ale apostoł Paweł, i nawet nazywa to apostoł Paweł pewną tajemnicą, którą przyszedł im objawić, która tak naprawdę nie była tajemnicą, gdyby uważnie czytali Pismo Święte, te teksty, które nam chociażby przed chwilą przypomniałeś, ale on powiedział, to już nie jest tajemnica, prawda? Bogu zależy na zbawieniu waszym, Żydów, chrześcijan pochodzących z Żydów, tak samo jak na zbawieniu pogan, bo Bóg chce ostatecznie doprowadzić do pojednania. Pierwszy rozdział, ja ten werset ominąłem, ale tam jest powiedziane, że kiedy nastanie już pełnia czasów, 10 werset, Chrystus stanie się na nowo głową wszystkiego, co jest na niebiosach
i tego, co jest w nim na ziemi. Wszystko, niezależnie od nacji, zostanie pojednane pod warunkiem, że to będzie pojednanie w nim. To nie jest tak, że będzie pojednane, że w końcu uparci grzesznicy i sprawiedliwi będą pojednani i Bóg machnie ręką na wszystkie, prawda, i nie będzie dochodził sprawiedliwości. Nie o takie pojednanie chodzi. Chodzi o pojednanie w nim, niezależnie od nacji, płci, prawda, innych dzielących nas rzeczy, poglądów różnych, w nim ostatecznie wszyscy będziemy pojednani. Dlatego podnoszenie dzisiaj różnych tego typu, różnych podziałów, prawda, z perspektywy chrześcijańskiej jest nielogiczne, niewłaściwe. A zostawmy, idźmy dalej, bo przed nami trzeci rozdział. Apostoł... Ale Andrzeju, pozwól jeszcze jedną rzecz, bo ona nam się przyda. Dobrze. Właśnie w czwartym rozdziale. W rozdziale tym drugim jeszcze podkreślić chcę werset 19, gdzie apostoł Paweł przekonuje wierzących wszystkich, tutaj już niezależnie, że już, a przede wszystkim kieruje to do tych traktowanych jako obcych pogan, tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, czyli Bożą rodziną. O tej rodzinie jeszcze później będę chciał też coś powiedzieć. A z tego fragmentu dla mnie jest istotne, że jesteśmy wzniesieni na fundamencie apostołów i proroków. Dzisiaj są tacy chrześcijanie, nawet duża ich część, która uważa, że Kościół został zbudowany na tylko jednym apostole, najważniejszym księciu apostołów, jak go nazywają, apostole Piotrze jako opoce. Ale ja tutaj czytam, że Boży Kościół jest zbudowany nie na jednym człowieku, przede wszystkim na Chrystusie, jako kamieniu węgielnym, ale potem jest fundament apostołów i proroków. Nie jednego apostoła i pozostałych. Nie, apostołów i proroków. Tych z Nowego i tych ze Starego Testamentu. I my się w tym wszystkim mamy jeszcze budować, a jeden z listów Piotra mówi wręcz o naszej roli w tej budowli jako żywych kamieni. Prawda? Dobrze, przejdźmy do trzeciego rozdziału. Co tam, jakie tam macie zaznaczone najważniejsze dla was wersety? Ale już pokrótce, bo czas biegnie. Trzeci rozdział to jest w sumie kontynuacja tej drugiej części drugiego rozdziału, prawda? Kiedy apostoł Paweł już jest uznany jako apostoł pogan, to jest praktycznie rozwinięcie tych myśli, że Ewangelia jest teraz dla wszystkich głoszona, prawda? I pod koniec tam apostoł Paweł też rozwija, mówiąc o miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście byli napełnieni wszelką pełnią Bożą. 19 wiersz trzeciego rozdziału. A ja mam zaznaczone na przykład takie myśli, 10 werset, aby różnorodna mądrość Boga stała się teraz jawna dzięki Kościołowi wobec zwierzchności władz na wyżynach niebiańskich. O tych wyżynach niebiańskich są, oznaczą to jeszcze przy okazji 6 rozdziału powiemy, ale tu jest jakby ukazana rola Kościoła, że to, jak się zachowuje Kościół, to, jak żyje Kościół, jak bardzo jest skłonny jednać w sobie różnych ludzi w Chrystusie, to dzięki Kościołowi świat i nawet nie tylko świat, i wszechświat jest się w stanie przekonać o mądrości Boga. Kościół jest narzędziem, by usprawiedliwić Boga wobec oskarżeń, które, popatrzcie, przecież wystarczy posłuchać, co ludzie mówią. Pod adresem Boga. Jakikolwiek kryzys się wydarzy, czy w świecie, czy w ich indywidualnym życiu, ludzie zaraz oskarżają Boga o niesprawiedliwość. Obojętność. Albo obojętność, że widzi i nie grzmi, albo o niesprawiedliwość. Dlaczego mnie, są gorsi ludzie? Prawda? I teraz Kościół, czyli my wszyscy, jesteśmy powołani, by naszym życiem dowodzić jednak mądrości Bożej w tym, co się dzieje i w tym, jak Bóg działa.
w tym trzecim rozdziale jest niejako w skrócie zapisana druga modlitwa apostoła Pawła, bo w pierwszym mieliśmy pierwszą jego modlitwę. Ta druga jest no, rewelacyjna również. Dla mnie, jeśli tak wspominamy, ja mam zaznaczone w tym trzecim rozdziale więcej wersetów, ale podkreślę 17 i 21. 17 to jest o Chrystusie, który ma zamieszkać przez wiarę w naszych sercach. I to jest niezmiernie ważne pytanie, bardzo osobiste. Drodzy słuchacze, stawiam to pytanie dzisiaj po raz kolejny sobie i po raz kolejny tobie. Czy jesteś pewien, że Chrystus mieszka w twoim sercu? Bo są ludzie, którzy są zarozumiali i mówią o tym, że Chrystus mieszka w ich sercu, podczas gdy, mówiąc innymi słowami, życie ich nie tylko nie potwierdza, ale wręcz zaprzecza. Jest od tego dalekie, tak. Więc to nie chodzi tylko o deklarację, o wypowiedź, tak, na pewno Chrystus mieszka w moim sercu, bo Chrystus w sercu przekłada się właśnie na naśladownictwo, na życie tak jak Pan Jezus, prawda? Więc naśladowanie Go. A w 21 temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie. Kochani, ja chcę powiedzieć o dwóch takich skrajnych sytuacjach. Są ludzie, którzy przykładają uwagę i uważają, że Kościół ich zbawia. Że przynależność do Kościoła to już gwarantuje, prawda, zbawienie i regularne uczestniczenie w życiu Kościoła, w nabożeństwie, to jakieś względy u Pana Boga. Panie Boże, ja w każdy tydzień w Kościele jestem. Ale po drugiej stronie, na drugim biegunie są tacy, którzy mówią, że Kościół im jest niepotrzebny. Mhm. Że ich osobisty kontakt z Chrystusem jest zupełnie wystarczający, i lekceważą społeczność. Mają ku temu powody, bo w społeczności nie zawsze się dzieje tak, powiedzmy, jak powinno. Powiedzmy, że niejednokrotnie mają ku temu powody. Dziękuję za to uzupełnienie, bo rzeczywiście w społeczności dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać. I tego mamy świadomość. W moim życiu też się takie rzeczy dzieją, za co przepraszam Pana Jezusa i dziękuję, że On ma wciąż łaskę dla mnie i ma dla każdego. Dlatego powinniśmy siebie również w ten sposób traktować, ale nie lekceważyć, bo ten list jest listem głównie skierowanym do życia Kościoła. A Kościół przecież to poszczególne jednostki, które ten Kościół tworzą. Cytowałeś 21 werset, a ja chciałem jeszcze przypomnieć 20, który mówi: temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić więcej niż to, o co prosimy lub co zdołamy sobie wyobrazić. Tu jest mowa o modlitwie, nie wprost, ale o modlitwie i o tym, że pewne rzeczy się w naszym życiu dobre nie dzieją tylko dlatego, że sobie nie wyobrażamy, że dzięki Bogu mogą zaistnieć. Mm-hmm. Że Bóg może nam dać dużo więcej niż to, nawet o co Go prosimy, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Dlaczego więc się takie rzeczy nie dzieją? Bo po pierwsze, albo Go w ogóle nie prosimy i staramy się naszymi uczynkami pewne rzeczy sprawić. Albo tak jak ja prosicie? Albo prosimy, ale troszeczkę, ale prosimy nawet za mało. Bez wiary. Bez wiary, za mało, prawda, z wątpliwościami, to się nie dzieje. Uchwyćmy się tej tajemnicy. Prośmy o rzeczy, których sobie nawet nie wyobrażamy, że się mogą w naszym życiu dziać, które byśmy traktowali w kategorii cudu, które przekraczają nasze wyobrażenia. Prośmy, a one zaistnieją. Prawda? Rozdział 4 jest zachętą do jedności. Jedności właśnie w Kościele, bo powiedziałeś, że Kościół jest ważny. Wielu ludzi się od Kościoła odwraca, bo w Kościele ze strony innych ludzi spotkały ich przykrości albo czymś się zgorszyli. Jak można do tej jedności w Kościele, bo pamiętajmy, przez Kościół i jedność panującą w Kościele świat może przekonać się o mądrości Boga. Prawda? Jak można do tego, nie wiem, wypracować tę jedność, dojść do tej jedności?
Co czwarty rozdział wam na ten temat mówi? Gdzie znajdujecie tam te recepty na jedność między bardzo różnymi ludźmi? Tam, Żydami i poganami, dzisiaj... Mającymi swoje wady. Tak, tudzież różne poglądy. Jak osiągnąć taką jedność? Mogę? Proszę. Widzę, że cię nie zatrzymam. Także... Aczkolwiek, słuchajcie, przebijajcie się, koledzy, bo przecież to nie, to każdy z nas ma pewne rzeczy do powiedzenia. No, uwielbiam wstęp tego czwartego rozdziału i sam pierwszy werset. Napominam was, abyście postępowali jak przystoi. Wiecie, bardzo mi się podoba to słowo. Ktoś postępuje jak przystoi, prawda? Tutaj powiem wprost, nie w każdym ubraniu przystoi wejść do kościoła, prawda? Nie każde zachowanie przystoi w miejscu świętym, w kościele, w społeczności. Przez starożytnego proroka Jeremiasza Bóg miał do zarzucenia, że ludzie nie rozróżniają między świętym a pospolitym. Prawda? Więc to jest to, ten apel, napominam was. I on pisze te słowa z więzienia. Popatrzcie, on nie ubolewa, ojej, ja jestem więźniem. No dobra, ale co o tej jedności? No więc i dalej mówi, starajcie się zachować tą jedność. To nie spadnie z wiosennym deszczem, ani z zimowym śniegiem. Okej, Michał chce wejść w słowo. No, chcę wejść w słowo, bo odpowiadając jednym słowem, co z tą jednością, znosząc jedni drugich w miłości. Po prostu. I jakbyśmy nie sięgali... Drugi werset, tak? Jakbyśmy nie sięgali do oryginału greckiego, co ja, jak się tłumaczy to słowo tutaj znosząc, to czasami, wiecie, mówi się tak kolokwialnie między sobą, nie znoszę cię, nie? Że czasem muszę patrzeć na tego brata albo siostrę i po prostu mam go dość zupełnie. Nie chcę z nim w ogóle przebywać, w ogóle na niego patrzeć albo na nią, prawda? No ale muszę go jakoś znosić. W miłości. Mimo, że on jest, jaki jest, ale przez miłość, którą Bóg mi daje, ja daję sobie jakoś z nim radę, prawda? I tu jest powiedziane w wersecie drugim, z całą pokorą i łagodnością i cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Czyli tak. Receptą na tę jedność jest po prostu to, to nie jest problemem, że on jest, jaki jest. To jest problemem, że we mnie być może jest za mało pokory, być może jest za mało łagodności, cierpliwości, wyrozumiałości, bo z kolei końcówka tego rozdziału mówi, bądźcie jedni dla drugich, 32 werset, łaskawi, miłosierni, przebaczając sobie nawzajem tak, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Myślę, że kiedy zrozumiemy, ile mnie osobiście Bóg przebaczył, kiedy taki sobie zrobimy uczciwy rachunek sumienia i ile Bóg musiał mi przebaczyć, to wtedy dużo łatwiej przebaczyć nam, innym, różne zachowania, które nas drażnią, może odstręczają. Do tego potrzeba pokory, cierpliwości, wyrozumiałości i zrozumienia, ile Bóg przebaczył samu mnie. I wtedy to jest recepta na jedność i przed nami rozdział 5. Ale jeszcze pozwól, Andrzej, na jedną myśl. Ja ci mogę na wszystko pozwolić, ale czas płynie. Zegar nie pozwala, ale to muszę powiedzieć. Kochani, nie da się tworzyć jedności na odległość. Nie da się tworzyć jedności wirtualnie, przez internet. Ja nie chcę lekceważyć znaczenia przekazu. Ale jedność możemy stworzyć wtedy, gdy spotkamy się, gdy uściśniemy rękę, gdy przytulimy się do siebie. W ten sposób buduje się jedność, gdy popatrzymy sobie w oczy, gdy jesteśmy blisko siebie. Nie da się, kochani, tworzyć jedności na odległość. A więc jeśli rozumiemy apel apostoła Pawła o tej jedności, to tej jedności... O tej jedności on mówi w Kościele i dlatego w tym czwartym rozdziale mówi jeszcze o darach, które w Kościele się objawiają, a równocześnie mówi, apeluje o to, żeby stary człowiek umierał, a ożywał ten nowy. To jest właśnie też jedno z głównych przesłań czwartego rozdziału. Odrzućcie starego człowieka, który niszczy samego siebie złudnymi żądzami. Pozwólcie się, by odnowił się duch waszego myślenia. Obleczcie się w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Rozdział 5 z kolei, tam jesteśmy wezwani, żeby wykorzystać czas, bo są dni złe.
No myślę, że jak były dni złe za apostoła Pawła, to te dzisiejsze są chyba nie mniej złe, jak się tak przyjrzymy temu, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w naszych rodzinach, w rodzinach naszych sąsiadów, znajomych, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w świecie, za naszą granicą. No ale wszyscy myślimy... apostoł Paweł ma bardzo dobrą radę dla rodzin, no tutaj jako? W 5 rozdziale. Werset 21. Bądźcie poddani jedni drugim, trwając w bojaźni Chrystusa. To jest ponadczasowa rada i ona była już niezwykła w pierwszym wieku, gdy apostoł Paweł napisał. Właściwie no, ta myśl, ona dalej jest rozwijana do końca rozdziału 5, jeszcze pierwsze 9 wersetów rozdziału 6. Tutaj apostoł Paweł właśnie reguluje te relacje, jakie powinny panować wewnątrz domu i ten tekst jest trochę podobny do takich kodeksów domowych, które w tamtym czasie były pisane, z tym, że posiada właśnie kilka znaczących różnic. Jedną z tych różnic jest właśnie to, że tutaj to poddanie ma być jedni drugim. Każdy ma być sobie wzajemnie poddany i nie tylko apostoł Paweł zwraca się tutaj do głowy rodziny, ale zwraca się też do nie tylko do mężczyzn i kobiet, ich żon, prawda, tak, ale tak, też tak. Do relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami, do relacji między niewolnikami a panami, a dzisiaj moglibyśmy tę relację sprowadzić pomiędzy pracodawcami a pracownikami, prawda, żeby nikt nikogo w tych relacjach nie wykorzystywał, tak? Nie. Co prawda, my mamy taki podział na rozdziały, wersety, jaki mamy, ale nie trudno zauważyć, że tematycznie 21 wersetów 5 rozdziału jest kontynuacją tych przykazań na co dzień, tej końcówki 4 rozdziału. I teraz końcówka 5 i później 6 rozdział pokazują, gdzie ludzie powinni się ćwiczyć w tych umiejętnościach prowadzenia takiego życia. I to powinien być dom, miejsce pracy, czyli to, na co tutaj przed chwilą zwróciliście uwagę, relacje między mężem a żoną, relacje między rodzicami a dziećmi, relacje, kochani, w rodzeństwie, między rodzeństwem, dotyczy to rodzin licznych. No, relacje w kościele, między braćmi i siostrami w Chrystusie w kościele, a nawet relacje pomiędzy członkami kościoła a światem zewnętrznym. Dokładnie tak, a więc wszystkie te przestrzenie, bo powiem może zbyt śmiało, ale wiecie, atmosfera w kościele jest taka, jaka jest na co dzień w naszych domach. I to się przekłada później na atmosferę w kościele. Tak. Więc dlatego, jeżeli będziemy dbać o tą atmosferę w naszych domach, w relacjach, w rodzinie, wiecie, co często słyszę, ja to mówiłem już nieraz nawet z kazalnicy, powiem tutaj, przyznam się, moja żona mi nieraz mówi, Zenku, ty masz więcej cierpliwości do ludzi obcych niż do mnie. I wielu ludzi zauważa, to zauważamy, że stać nas na cierpliwość do ludzi obcych, bo to nie wypada komuś zapyskować obcemu, ale w domu pozwalamy sobie na różnego rodzaju wycieczki i podjazdy. Dziękuję. Chcemy już zbliżyć się do końca tego studium, do 6 rozdziału, w którym dla mnie najważniejsze są takie słowa o pewnym boju, który toczymy. To jest od wersetu 12. Nie walczymy bowiem przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, władzom, przeciwko władcom tego świata ciemności, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebiańskich. Inne przekłady nawet nie tyle mówią o tak bezosobowo przeciwko jakiemuś złu, ale jak tam jest w waszych przekładach? Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, z duchowymi niegodziwościami, które są wysoko. Duchowymi niegodziwościami. A przekład warszawski, Zenku? Końcówka, gdyż z kim? Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli nie z jakimś, z jakąś niegodziwością samym, nie z jakimś złem, ale złymi duchami. Z istotami, tak. Zresztą nawet drugi werset mówił, żebyśmy mogli stawić czoła zasadzkom, 11 werset, zasadzkom diabła, prawda? Co to znaczy, że nie z krwią i z ciałem? Przecież to jest metaforyczna mowa, innymi słowy, nie z człowiekiem.
Bój toczymy nie z człowiekiem. Nawet kiedy wchodzimy w jakiś spór, w jakiś konflikt z człowiekiem, albo nawet on z nami, to chrześcijanin świadomy tych słów wie, że ja nie walczę z drugim człowiekiem, nawet kiedy on próbuje walczyć ze mną. Mhm. Tak naprawdę i z nim, i ze mną, używając tego człowieka, walczy przeciwko mnie i jemu. Mhm. Diabeł. I kiedy ja myślę, że gdy jakiś człowiek występuje przeciwko mnie, to że on występuje przeciwko mnie i przeciwko niemu ja kieruję jakąś swoją złość, gniew, może nienawiść, to tak naprawdę dałem się usidlić w zasadzkę diabelską. Mhm. Nie zauważyłem prawdziwego inspiratora tej wojny, jak tylko wykonawcę, często ślepego, często nieświadomego, że jest narzędziem w rękach władcy marionetek. Tak? I tu jest powiedziane, żebyśmy mieli tego świadomość, że nie ludzie są naszym wrogiem. Wszyscy mamy jednego wroga, którym jest diabeł. Chrystus go zwyciężył. Chrystus daje nam całą tu zbroję Bożą, żeby się temu oprzeć. A jednym z elementów tej walki jest też modlitwa. Werset 18. Wszelką modlitwą i błaganiem módlcie się w każdym czasie w duchu, i w nim czuwajcie wytrwale, błagając za wszystkich świętych i za mnie. Mhm. Innymi słowy, modlitwą możemy zwyciężać, nawet modlitwą za naszych wrogów. Dokładnie. I ostatnią myśl, podziel się z nami. Więc to ja często powtarzam i w poprzednim studium też to nie podkreśliłem, że to jest walka nie indywidualna, to jest walka wojska. Kościół tutaj Paweł przedstawia jako wojsko. My walczymy nie indywidualnie, sami gdzieś tam na obrzeżach, ale jeśli nauczymy się właśnie tej społeczności, tej więzi, tego grupowego działania, to o to właściwie chodzi. Dziękuję wam bardzo za żywe studium. Takie lubię najbardziej, ale chcemy też je zamknąć modlitwą. Modlitwą, do której poprosimy właśnie Zenka. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że Ty, znając naszą przeszłość, gwarantujesz zwycięstwo. Dotknęliśmy pewnych rzeczy tak bardzo, bardzo tylko niektórych wybiórczo, ale prosimy, aby ta myśl, która była przewodnią myślą tego studium podsumowującego, abyśmy wszystkie Twoje słowa przechowywali w sercu, aby one nie zatrzymały się w głowie, bo może wiedzę mamy dużą, ale niestety nasze serca wciąż jeszcze są wypełnione nie tym, co powinny być. Dlatego dziękujemy, że poprzez apostoła Pawła, który te słowa napisał 19 wieków temu, dzisiaj przemawiasz do nas, do mnie po raz kolejny, abym zastanowił się nad moim osobistym życiem, rodzinnym życiem i społecznym życiem w Kościele. Amen. 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 Dziękuję wam, koledzy. I dziękuję wszystkim naszym widzom za to, że byli z nami i przez 13 tygodni śledzili razem z nami kolejne fragmenty listu do Efezjan. Zapraszamy na nowe studium w następnym tygodniu. Amen.